Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Assassin's Creed Brotherhood, dokładnie tam gdzie skończyliśmy. Lecimy dalej, ostatnio troszeczkę poparkurowaliśmy się jako Desmond i przed nami teraz powrót na wygodne, czerwone, zapewne skórzane siedzenie Animusa. A także oczywiście do Ezio Auditora, naszego kochanego przodka, bohatera, głównego bohatera tej konkretnej części, bo Desmond gdzieś tam jest zepchnięty na bok, jak zresztą kuźwa zwykle w tych grach. Tak więc, zaczynajmy! Usiąść wygodnie. W sumie zdjąłbym plecak przed na przykład siadaniem na krześle, ale no to kto lubi. Okej. I zobaczmy, jak to Ezio wydostał się z ostatniej opresji. Rozbrojenie. Tak, znowu jakby nasze limbo Animusa troszeczkę się zmieniło. Zawsze jest to troszeczkę minimalnie inny design. As you may have noticed in the van, I've made some improvements to the Animus, and I've also patched in a new VR training program. Super. Here you can show off all those flashy moves you picked up from your ancestors. Let me open one of the missions. Ej, nie chcę tego. Ej! Tak, gra, czuję się w obowiązku nauczyć nas, jak się gra. Swoją drogą, spoilując ekwipunek, który dostaniemy jako Ezio. Dzięki, gro! Chuj ci w dupę! No. Come get some. O Jezu. W sumie może trochę treningu mi się przyda. Jezu Chryste. To nie jest takie płynne, jak to zapamiętałem. O! Dobra. No i na tym generalnie polega cała zabawa, na wychwytywaniu kawan spieprzyłem. Wrogów, którzy mają podświetlone wskaźniki, ich ciachaniu ich zanim się zaciacha innych, bo oni mogą was dźgnąć. Okej, to ja pobiłem najwidoczniej rekordy jakichś tam moich znajomych. Co do drogi, musiałem zrobić to kiedyś tam wszystko na złoto, bo bawiłem się w platynowanie tej gry. As you complete training sessions, I'll add aczkolwiek nigdy nie splatynowałem, bo multiplayer. To stop your subconscious from rejecting Ezio's later memories, you're gonna have to live them in the order his genome recorded them. Highlight sequence 2 for me, Desmond. Good, now select it and you're gonna see the memories inside. Once you've unlocked a memory, by accessing this menu, you can relive it as many times as you want. Tak, tutaj gra wprowadza to, że teraz możemy powtarzać wspomnienia. Desmond, this is very important. If you need to take a break, log out of the Animus. You can leave the machine whenever you like. I'm all set to go. Don't worry. Tak, teraz możemy powtarzać wspomnienia, wrócić z Animusa, kiedy nam się podoba, iść poparkurować się po Monte Regioni. The way Ezio lived them, you might even discover some repressed memories. Okay, let's get started. Select the first memory. Klik. Zaczynajmy. Najwyższa kuźwa pora. Desmond, I've been looking at those gibberish five-digit codes from the end of Subject 16's files, and I seem to have discovered a remarkable coincidence. The codes correspond perfectly with coordinates inside the Animus. I've tagged the landmarks, pinpointed by the coordinates with eye icons in the database. Now, odds are you won't find anything there, but, well, who knows? Tak, to jest nawiązanie do... do znajdziek z poprzedniego Assassin's Creed, do tych, jak wiecie, zagadek zostawionych przez obiekt 16. Na końcu tam wyświetla się taki kod i najwidoczniej w końcu Sean go złamał. No i teraz on prowadzi do kolejnych zagadek. Kalmatevi. The pain will end soon. Kim jesteś? Where have you brought me? Nowhere, Messere. A man left you here. Did he say anything? Only this. You are to meet Messer Machiavelli in front of the Mausoleo di Augusto. Let me help you get dressed. The same man who brought me here gave me these clothes? Si, messere. Ostrze. Wygląda na nowe. Jest piękne. Działa. Mam też kaptur. Dziękuję za pomoc, przypadkowa kobieta, której nigdy więcej nie zobaczymy.
I przed nami miejsce akcji Assassin's Creed Brotherhood, czyli Rzym. Roma. Yes, or what is left of it since the Borgia came to power. And the mausoleum. Unfortunately, you cannot see it from here. How about from the top of that church? Yes, but the stairs up are closed. That should not be a problem. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Okej, okay, teraz muszę przyznać, że tak jak mówiłem to w poprzedniej części, uwielbiam to, jak Ezio wygląda, jego szaty i tak dalej, ale te właśnie białe szaty, które teraz ma na sobie, z tymi jaśniejącymi czerwonymi akcentami, są, one są kurwa świetne po prostu. Jezu Chryste, jak Ezio teraz wygląda elegancko. Wiecie, tak generalnie w dwójce szata była fajna oczywiście, aczkolwiek wyglądała bardziej, jakby narzucił ją na jakieś zwykłe ubranie. Tutaj to konkretna szata asasyna, która przypomina troszeczkę Altaira, ale jest bardziej, no nie wiem, bardziej szczegółowa, bardziej elegancka. I tak Ezio póki co się toczy, nie umie biegać. Podobnie jak w poprzedniej części, jedną z pierwszych rzeczy, które robimy po dotarciu do miasta, jest iść do lekarza. Pamiętam, jak Vieri rozwalił kamieniem wargę Ezio i musieliśmy iść się posklejać. Salute. I require medicine. Let me look. Someone your age cannot recover from a wound like this with medicine. Here is something to dull the pain. You will heal over time. Grazie. Four out of five doctors would suggest leeches, but they have not proven effective against such things. However, I can recommend several good colleagues around the city. Do you need anything else? Okej. Okay. Odzyskaliśmy. A nie, dopiero co odzyskamy zdrowie. Ezio ugryzł butelkę najwidoczniej i możemy tu będzie biegać, skakać, parkurować się dowoli. Teraz Ezio powinien skomentować to, co właśnie. I jakkolwiek Ezio lubianym postacią nie jest, to muszę przyznać, że ten gościu ma troszeczkę tutaj, jak to się mówi, syndrom wieku średniego. Wiecie o co chodzi, nie? To kompleks wieku średniego. Wiecie o co mi na pewno chodzi. Otóż, no bądź co bądź, Ezio aktualnie jest 40-latkiem, 40-parolatkiem, a w dalszym ciągu, no, w dalszym ciągu zajmuje się absolutnie wszystkim, co może powinien zostawić młodszemu pokoleniu. W dalszym ciągu, no, dalej gustuje w przelotnych kontaktach z kobietami i dba o formę, co oczywiście jest w porządku, aczkolwiek, no wiecie, o, pióra wróciły jej. Aczkolwiek wiecie, ten, taki żarcik, nie? I to jest jakby kontynuowane potem w The Revelations jeszcze, gdzie Ezio jest jeszcze starszy. I oczywiście pierwsza synchronizacja. Charakterystyczny rzut kamerą. Charakterystyczna muzyka, skok wiary oczywiście. Word has gone out that a peasant is resisting arrest. We will show him how things operate under the Borgia. Machiavelli can wait. Oczywiście, Machiavelli może poczekać. Najpierw pomóżmy tej przypadkowej osobie, która jest nękana przez templariuszy. No nie? No i zaczynamy standardem Assassin's Creed, czyli skradaniem się. Oczywiście powraca system tłumów. Teraz wydają się one jeszcze bardziej naturalnie złożone niż w przypadku Assassin's Creed 2. To musimy uważać, bo oczywiście musimy mieć cały czas ich w kamerze, bo inaczej no zgubimy ich, przynajmniej tak uzna gra. Wiem, że generalnie ta szata rzuca się w oczy jeszcze bardziej niż poprzednia, aczkolwiek no come on, jak to pięknie wygląda. Ta biel, czerwień. Wszystko bardzo wyraźne. Brak tych dziwnych, rozmazanych tekstur, które były właśnie w Assassin's Creed 2. I wydaje mi się, że z tą szatą Ezio jest głównie kojarzony. Nie z tą z pierwszego, znaczy z pierwszego, z Assassin's Creed 2. Nie tą, z którą będzie nosił w Revelations, ale właśnie z... O, pod pierwszą kasę, żeby nie było. Ale właśnie z tą białą szatą z Brotherhooda. Tak przypadkowo podpieprzyłem komuś kasę.
bo w dalszym ciągu kradzież kieszonkowe jest na X, co nie ma żadnego sensu. Generalnie, o właśnie, tak. Cały czas zapominam, że jeśli wejdziemy w tłum, to Ezio będzie przemieszczał się z nim samoistnie, nie trzeba tutaj ruszać już analogiem. Ezio dostosuje po prostu tempo kroku do swoich tutaj towarzyszy w tłumie. I niestety muszę przyznać, że pod jednym kątem, pod pewną jedną cechą Assassin's Creed Brotherhood przegrywa moim zdaniem z dwójką, a mianowicie miasto, ponieważ Rzym jest bardzo nijaki. Naprawdę, to nigdy osobiście nie byłem w Rzymie, nie mam pojęcia jak to wyglądało wtedy, nie mam pojęcia jak to wygląda dzisiaj, aczkolwiek w tej grze Rzym jest naprawdę cholernie nijakim miejscem. Definitywnie Wenecja, Florencja i tak dalej w dwójce miały więcej swojego typowo włoskiego klimatu. O kurde, co się dzieje? Czy mam miecz w ogóle? Tak, mam miecz. Mam miecz i pistolet, to dziwo. O, nie ma opcji, kuźwa. Tak, finishery Ezio są drogą. Ajajajajaj. Nie marnują nam pocisków, jakby co. Łatwizna. Żaden problem dla nas. No cóż, teraz Ezio na mojej przy pomocy sekwencji walczy bardziej jak asasyn, ponieważ no, wiecie, właśnie pokonanie płynnym ruchem tylu wrogów naraz na moje jest bardziej w stylu właśnie wykokszonego asasyna niż takie przeżeranie się. O kurde, to kurier. Przeżeranie się przez. Chodź tu, gapo. Przez jednego wroga po drugim. Przy pomocy krótkiej sekwencji ciosów mieczem. Jezu, i będzie biegał, nie? No patrzcie, co ten gościu robi, jest szalony. Bo strzelecie w dupę z pistoletu, a to nie będzie przyjemne. No dobra, chuj, biegnij se. Dzisiaj przeżyjesz. O, to kasa. Tak, daj po mieście są rozrzucone przypadkowe rzeczy. Kadzidło. Czekajcie, po co kadzidło? Jestem pewien, czy w tej grze był crafting? She was beautiful. She was. Until that porco defiled her. I wish he'd just killed her. I wish he'd just killed la mia amata. People who saw her grow up cheered when he spat on her. Smiles on their faces when her neck. I understand. How can you? My Livia to twoja córka, czy twoja żona, swoją drogą? I have lost family to the rope. To treachery. Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. Zobaczymy, kto kogo pierwszego zaczka. Take her down. I will deal with Il Carnefice. Pogadamy sobie. Moje argumenty przeważnie trafiają do ludzi. Zmierz się z Il Carnefice, czy jakkolwiek czyta się imię tego gościa. Mamy właśnie wyrzutnie, które tutaj... Czy one były już w dwójce? Nie jestem pewien. Chyba tak, były. Jestem niemalże pewien. Okej, no i oczywiście mamy obszar oznaczony. Tam jesteśmy poszukiwani. No oczywiście zajdziemy tutaj cel odpowiedni jak asasyn z góry. Nie jest to zbyt wysoki daszek, aczkolwiek powinniśmy... Dać radę. Not my best. But it's hard to make art with poor materials. Udało mi się go chociażby zaznaczyć. Nie jego gro. Czy gość kuźwa stoi po środku wszystkiego, nie? Nie. O! Chuj! Zaznaczyłem jednego z... No super. Uwielbiam to, naprawdę. Uwielbiam to celowanie. Piękna sprawa. No dalej. No dobra. O! Mam cię! Ukrytym ostrzem? Ukrytym ostrzem. Więcej mi nie trzeba. Tak, i to jest generalnie...
dziwny jakby zabieg tej gry, ponieważ mamy tego randomowego gościa, który po prostu, o, gościu zbrukał moją córkę albo żonę, nie jestem kuźwa pewien, chyba moją żonę. I teraz zabij go i nagle dostajemy, wiecie, po prostu cały myk ze spowiedzią, który widzieliśmy w poprzednich częściach Asasyna. Jednak miecze walczyć o niebo lepiej. A Ezio mówi w sumie tylko i wyłącznie Requiescat in the Pace, prawda? Więc to w sumie takie bardzo biedne. A to jakby chodzi w tym wszystkim o to, że te randomowe postacie, których nie znamy, a których śmierć widzimy z tej perspektywy, to postacie, którymi można sterować w multiplayerze. I dosłownie, i tylko o to chodzi, bo właśnie ten gościu i Carnificie jest w multi nazywany katem po prostu, jeśli nie mylę, egzekutorem, nie jestem pewien już. W każdym razie jest po prostu jedną z postaci, którą można grać w multi i najwidoczniej gra stwierdziła, że musi nam pokazać spowiedź bez spowiedzi w wykonaniu Ezio. To po prostu trochę dziwne i tyle. O, wow, zabrałem flagę. Nie planowałem tego zrobić, chciałem po prostu zeskoczyć dalej. Dobra, no nic, i się przemieszczajmy. Machiavelli czeka. A my tutaj zajmujemy się uliczną sprawiedliwością. Tłumy są gęste, tak jak lubię. Tak, to powinno być asasynie. O, rzucanie pieniędzy powróciło. Tak, a i oczywiście mamy kochany odpowiednik naszych wkurzających żebraków i bardów z poprzednich części, mianowicie żebraczki. Żryjcie moją kasę. Kobiety jedne. Panowie będą wkurzające, będą wpływać się pod ostrze i generalnie wszystkie niemiłe związane z tymi profesjami, tymi postaciami, rzeczy. Z drogi. Go away. Precz. A, Machiavelli sobie tam sterczy, czeka na nas, patrząc w dal. Siemaneczko. Ezio! What a surprise to see you here. I thought you had sent for me. Never. News of the villa attack has spread across the city. We were certain that you were dead. Not yet. I am still very much alive. The Borgia must not discover that you escaped them. Nowy przybysz w mieście. Okej. Okay. Machiavelli wprowadź nas w tajniki działania Rzymu w tej grze. Take care not to draw any undue. Come on, jestem asasynem. When do I ever? Wtapianie się w tłum to moja specjalność, dlatego noszę takie białe szaty. Po prostu biel tych szat oślepia moich przeciwników, więc mnie nie widzą. To prawie jak kamuflaż. Jakaś rozmowa może? You would be wise to purchase missing equipment. You will not live long in Roma without supplies. Tak, to jest ciekawostka, ponieważ właśnie widzieliśmy już chyba drugiego konia, który galopował sobie, popsał sobie po mieście. And the guards have their guns, courtesy of the Borgia. Fortunately, I can help you. No właśnie, kolejny koń. Ponieważ tak, nowością w tej grze jest to, że po mieście można jeździć konno. Perhaps you will listen to reason. As soon as I hear some, I will let you know. Ho, 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 jak żartobliwie. Tak, i te konie będą niezwykle wkurzające w tej grze. Kup od kowala sztyletki rzymskie na ramienniki. Da się zrobić. No więc tak, sztylecik. Tak jakby co. I oczywiście ponownie rozwijający nasz pasek zdrowia na ramienniki. Pięknie. Okay, obraz się przeładował. Co? Perhaps, but I'm not going to Firenze. Oh. There will be no peace until we rise up against the entire Borgia family and the Templars who serve them. I do not recall such brave talk at Monteriggioni. How could I have known that they would find me so quickly, that they would kill Mario? Rodrigo surrounds himself with snakes and birds. Even his daughter Lucrezia has been sharpened into one of his most artful weapons. But she pales in comparison to the man behind the villa attack. He is ambitious, ruthless, and cruel beyond imagining. The laws of men mean nothing to him. He murdered his own brother to take power. He knows neither danger nor fatigue.
Those who do not fall by his sword clamor to join his ranks. The powerful Orsini and Colonna families have been brought to kneel at his feet, and the King of France stands at his side. Give me his name. Cesare, head of the papal armies. What does he intend to do with his power? What drives the man? That I still do not know. But Ezio, Cesare has set his sights on all of Italia, and at this rate he will have it. Is that admiration I hear in your voice? He knows how to exercise his will. A rare virtue in the world today. Okej, okay, tak, czyli mamy przedstawionego głównego antagonisty tej gry, właśnie Cesare Borgia. I teraz poprawcie mnie, jeśli się mylę, napiszcie mi, jak się czyta to imię. Czy to jest Cesare, 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 Cesar? Napiszcie mi, bo postacie mówią Cesare, ale napisane jest Cesare i no, włoska wymowa no, definitywnie nie jest moją mocną stroną. Tak więc zostawiam to wam w komentarzach. Napiszcie mi łopatologicznie, jak się wymawia to imię po prostu, żebym nie robił błędu przez całą serię. Mamy właśnie naszego głównego antagonistę. Nie będzie nim Rodrigo Borgia, a jego syn, jak się właśnie dowiedzieliśmy. Mimo tego, iż z Rodrigo też parę z pięć będziemy mieli. Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romania continue to succeed and the Borgia grow in power, they have taken desirable areas of the city for themselves. We cannot use the stables here. Oh, the will of the Borgia is law now. What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Do you have some kind of plan? I am improvising. Okej, okay, no i cóż, teraz mamy cechę gry, tak to ładnie nazwijmy, która no stanie się głównym, generalnie główną cechą asasynów i wielu innych gier. Niemalże kuźwa po wsze czasy w tym momencie. Kuźwa, nie, no nie gońcie mnie. Ej, 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 ja przecież jestem na ulicach. No come on. Czemu mnie gonicie, frajerzy? Give me a motherfucking break. Mianowicie odbijanie dzielnic. Zaraz przyznaję, że tak jak na początku był to fajny pomysł, to teraz współczesne części Assassin's Creed już troszeczkę tego nadużywają. Okej, okay, musimy zlikwidować kapitana Borgiów, co? To jest strona ci strażnicy. No dobra, to wpierdziłam się na mur, no nie? Tam idzie patrol. No dobra, nieważne. Go, 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 go. I tak, możemy oczywiście, nic nie zabrania nam wejść do fortu i po prostu wyciąć wszystkich pień, tak? To wielokrotnie robiliśmy, aczkolwiek ja lubię przynajmniej starać się, nie mówię, że dokonywać tutaj faktycznego, skrytego zabójstwa, ale starać się skrycie ich zabijać, bo uważam, że to bardziej w stylu asasynów niż wejdź, wytnij wszystkich, wyjdź i tyle. Co my tu kurde mamy? Mamy dwóch frajerów, którzy stoją tutaj na... A nie, w sumie tak, i tak tego gościa muszę przecież zabić w otwartej walce, racja. A właśnie, bo mamy nowość i to jest kolejna fajna sprawa, którą właśnie rozwinął Brotherhood. Mianowicie, jeśli wejdziemy do menu głównego, to mamy tutaj właśnie cel misji. Zlikwiduj kapitana Borgiów, prosta sprawa. Ale żeby uzyskać pełną synchronizację, żeby Desmond zrobił to dokładnie w ten sam sposób, jak zrobił to Ezio w swoich czasach, musimy zabić kapitana Borgiów, ciskając go w rusztowanie. Tak więc właśnie cele dodatkowe. I to jest coś, co naprawdę lubię w grach. Lubię, jak misje w grach, mimo otwartej struktury, mają właśnie coś, co wymusza na nas jakieś pewne... Znaczy wymusza. Zaleca nam pewnego rodzaju działanie. To jest zawsze bardzo fajna cecha. I tego dziada sobie ubijemy. Okej, okay, i to już. I teraz tutaj panowie panikują. Najwidoczniej strata kapitana tak podburzyła ich morale, że aż postanowili spieprzyć. I tak, potem oczywiście tych kapitanów bywa po paru, oni mają różne cechy, tak jak, że jeden będzie uciekał, inny będzie chciał walczyć, inny ma cięższy pancerz, tego typu rzeczy. No i właśnie, a także będzie ich po paru niekiedy. I będziemy musieli ich zabić, zanim spopielimy tutaj wieżę, która oznacza nic innego właśnie... co? Okej, okay, a może nie? Okej, okay, czyli spopielanie wieży najwidoczniej przyjdzie później. Wow. Super, wiecie, przyszedłem już odruchowo. Dla mnie to jest taka oczywistość, że po prostu zrobię to odruchowo. Jezu. Come on, Ezio.
No, nareszcie. Okej, wróćmy do Machiavelliego. Zobaczymy, co nam doradzi na temat zabójstwa. Mimo tego, że już wam to zdradziłem, co będzie naszym kolejnym krokiem. Ci, nie namierzajcie mnie. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. No właśnie. We need to send a signal. Wait here. Ezio już ma plan, ten szczwany lis. Mimo tego, że lis to jakby inna postać, wiecie, La Volpe. Nie? Wiecie, o co chodzi. A, no tak, i niestety straciłem moją zdolność skoków. Nie mogę już wybijać z krawędzi, żeby dolecieć wyżej. Jest to generalnie wyjaśnione tym, że... Nie mam pojęcia, czym to jest wyjaśnione. Generalnie odzyskamy tę zdolność, kiedy kupimy specjalną rękawicę u kowala. No i właśnie możemy tutaj podłożyć ogień, pokazać środkowy palec Borgią i odbić dzielnicę. Like a badass, jeszcze wyrzucił sobie pochodnie w tłumie. Ciekawe czemu. Okej, no i mamy nowość, ponieważ jak pamiętacie, w Assassin's Creed 2 mogliśmy rozwijać nasze miasto Monte Regioni i tutaj możemy rozwijać cały Rzym, co jest, no, come on, to jest naprawdę badassowe. Odnów stajnie, no i właśnie, o, zbadamy. A, to, akurat jako, że to fabularne, to tą stajnię odnawiamy za darmo, normalnie potrzebujemy oczywiście funduszy i odbicia dzielnicy, żeby móc odnowić poszczególne budynki. Zabieramy również kowali, malarzy, szewców, tam jakieś tam domy kurtyzan, czy coś takiego, czy po prostu burdele, właśnie stajnie. No i jest tego generalnie sporo do odnawiania. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Okej. Okay. Tak, i oczywiście z racji tego, że odnowiliśmy stajnie, mamy tutaj spawny koni i teraz w tej dzielnicy będą spawnić się konie, po którym, no, którym możemy się oczywiście przemieszczać. No i konie wprowadzają sporo chaosu tej gry do tego miasta, ponieważ niejednokrotnie będziecie chcieli zrobić coś fajnego i akurat koń pojawi się kuźwa znikąd, stojąc wam na drodze. Innym razem będziecie kogoś śledzić i na przykład w te osoby, które śledzicie, wpadnie randomowy gościu na koniu, który obróci tłum w waszą stronę, po prostu wleci w nich czy coś takiego i spieprzy wam całą akcję. I tak do tego przywyknijcie, bo w tej grze zdarza się to nad wyraz często. No i mamy tutaj ikonę oka, o której wspominał Sean. I intend to heal the sickness, not treat its symptoms. Stop sparring with me. Fine. Let us talk openly then. Rodrigo Borgia's death would not have solved anything. I am inclined to disagree. Look at this city, the center of Borgia and Templar rule. Killing one man will not change things. We need to take sprawę, away the source of their power. Nawet Cesare pewnie mógłby go zastąpić. Maybe. Relying on the people is like building on the sand. You are wrong. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. Hey! He must be from your inner circle. Go, get back what he has stolen. Czemu w tych grach wiecznie ktoś podpieprza nam kasę? Give me back my money! Mam pistolet w rękawie, mogę cię powalić jednym ciosem, gościu. O, chodź. Ej, co jest? O, mam cię. Get out of here before I regret sparing your life. Zyskałem 100 florenów, które odzyskałem, a także 150 za kuźwa, nie wiem, wykonanie misji, bo tak. Bo logika. I teraz, o ile się nie mylę, możemy już odpalić mapę i pokażę wam, jaki Rzym... Rzym to naprawdę spore miejsce. No, generalnie nigdy nie wyjdziemy poza Monte Regioni Villa. A tutaj co mamy w sumie? Vaiana? Czym kuźwa jest Vaiana? Nie mam pojęcia. Nigdy nie wyjdziemy, znaczy parę razy w misjach wyjdziemy poza okręg Rzymu, ale nie będzie tam żadnego otwartego miasta. Tak, że to Rzym to całkiem spore miejsce. Ten cały okrąg, który zakreślam kursorem, to nasze poletko działania. Mamy tutaj mnóstwo ikonek,
punktu do synchronizacji, misji głównych, pobocznych, Fortet Borgi, naprawdę jest co robić w tej grze, żeby nie było, można się zagubić w tym świecie. I to jest na moje pierwsze Assassin's Creed, gdzie faktycznie otwarty świat jest nie tylko po to, żeby ładnie wyglądał, ale faktycznie też no, dostarcza sam sobie sporo rozrywki i rozgrywki, przede wszystkim rozgrywki, rozrywka tutaj wiadomo przychodzi z dobrego wykonania gry. Teraz, czy ja chcę w sumie jeszcze lecieć? Mamy 30 minut na liczniku. Ja rozprawiam, myślę, że tutaj sobie w sumie zakończymy. Ewentualnie... Może jeszcze obadałbym to oko, które widzieliśmy wcześniej. Zresztą nie wiem, czy się teraz do niego dostanę. Dobra, nieważne. Kiedy indziej. Tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Assassin's Creed Brotherhood u mnie na kanale. Na razioneczko.